Siemaneczko, z tej strony Mafia Grabina. Dziś chcę wam taką rzecz fajną pokazać, czyli pracę nad ziarnkowym V2. Widzimy, działa. Zdołałem naprawić mapę. Teraz mi chodzi tylko, wystarczy, znaczy trochę trzeba poprawić tam, nie wiem, warningi i takie inne rzeczy, bo strasznie mi mapa muli, widzimy pewnie. Ale to nie komputer, tylko mapa. Na tej farmie mamy, znaczy możemy, nie możemy, tylko i wyłącznie zajmujemy się roślinami, świniami, ale to nie jest meska, że możemy ich nie mieć, możemy tylko z nich opornik. Tu mamy drugie świnie, no, zboczone są świnki, bo własny dzieciak, własne mamie, żeby lizał. Pewnie to trochę jest halon, ale takie znalazłem, takie dałem. Nie bawiłem tylko to modele. Tu mamy zmijkę z grunkami i w ogóle trigger, że można zboże brać. Tu mamy ziemniaki, tu wiata pod komeń. Nawet bizon gigant się zmieści, tylko żeby dachu nie miało walnie. Pójdziemy dalej. Tutaj mamy obornik, tylko trzeba tego sobie przywieźć z innej farmy. Dlaczego? Bo nie możemy z chwili wyciągać. Tu będzie jakiś ogródek, jeszcze ogrodzenie dodam. Mostek, tu mamy tatarak, tu będzie jakieś bagna. Tu jest staw. Tak. Tu mamy jakiś lasek się mało zaczyna. Można go wyciąć, jak chce ktoś, ale to nie wszystko będzie wyglądać. Drzewa w sześciuteńkę można ciąć, widzimy pewnie drzewa, to już znacie. 17 farminga są, ale można je ładnie ciąć. Mamy młody lasek, zasadzony jest. Tu tak. Tam dalej jest fajny. Widzimy rośliny uschnięte, to są rośliny po starym PGR-ze. Stary PGR będzie się znajdował na ziarnkowie V1. Trochę dalej. Tam daleka widzimy obornik. Jeżeli nie chcemy hodować zwierząt, a chcemy mieć obornik jak na pierwszej farmie, to wystarczy, że tam pojedziemy, tam staną przywieziemy sobie. Tam jest taki trigger, że full obornik. Idziemy sobie dalej. Tu mamy pole po starym PGR-ze. Tu mamy takie pole mniejsze, po 60-80, to drugie. To takie uschnięte, jakby ktoś zrezygnował i nie wyciął. Tu łąk, to jest taki lasek. Pole. Jak będę nagrywał serię, to będę chciał tu powycinać drzewa. No i w ogóle powiem wam tak, że będę chciał nagrać serię na tej mapie. Przynajmniej no z 20 odcinków, tak jak na polskiej wsi. Taką mapę robię. Tu następne pole po starym PGR-ze. Błoto, które nie znika po zaroniu, zasianiu, zagregatowaniu. Kamienie z pola. Ocencie je, bo to są przeze mnie tekstury zrobione i zrobione. Ale nie wiem, czy one mogą być, czy wywalić, dodać gruz tu jakiś, czy coś, bo to trochę brzydko wygląda. Jakby na słońcu cały czas były, a są w cieniu, widzimy w cieniu. Słupy z wysokim napięciem, tu mamy bagna takie. Tu nie ma wody, bo lagowała tam ta woda, ale wszystko tam. Tak, nie będę dalej szedł, bo to strata czasu, ale... Tam daleko widzimy ziemię i piasek, tam jest żwirownia. Czy tam nic nie ma, ale w 17 będziecie chcieli, to możecie tam sobie dodać w sklepie, kupić ten piasek czy ziemię tam dodać i będziecie mogli sobie przywieźć. Tu mamy pole po starym PGR-ze, też usunięta kukurydza i tam dalej mamy pola. A tamte pola to są takie pod, nie, 80 przygotowane. Po 60 pola bliżej farmy są i bliżej tam tych ziemi. No to te pole też po 60 jest. Albo to te. 30 to tu pół za bardzo nie ma, chyba że to jedynie. Ale też nie. Łąki bardziej po 30, to tak powiedzieć. No. To do serii. Jak będę nagrywał serię, to będę wam też wydawał wtedy mody, tak? Mody takie full dopracowane, że będą miały wszystko. Animacje, dirt, wszystko świuteńko. Nie, że jakieś dupa jak kiedyś wydawałem. No kiedyś wydawałem mody pierwsze tu, nie, chociaż pierwszy mój mod był Ferguson z full scriptem. Jedyny taki farmingu 13 czy 15, to były takie złe mody. A teraz jeszcze lepsze są, tak jak samo ta 60, to będzie przeze mnie zaprogramowana. Teraz tutaj, tu mamy taki jak nie wiem, droga, tu było dźwięki żab, no dźwięki są dodane już. Tak, tu mamy łąkę, obornik ktoś przywiózł, błoto zrobił, pole tu,
Tu będzie pole nasze. Tu błoto. Dobra, pójdziemy sobie. No tutaj łąka za nami, tu dodam jakiś ogródek, takie inne rzeczy. Idziemy sobie dalej. Tu pole. Też to wiosna, to teraz orkę, tu będzie trzeba wjechać, też błoto będzie stało. Tu dalej, tu droga jest taka, nie wiem, glina tu jest, ledwo co trawa wyrosła i błoto niesamowite, ktoś przejechał i zrobił tylko błoto. Tam dalej to co, jest łąka, jeszcze jest jedno pole, nie będę jeszcze szedł, bo to ta czasu, tu idziemy błoto, tu kamień leży. Bo jeszcze nagrałem trzeci raz ten odcinek, dopiero po drugim jak włączyłem, wyszłem, zobaczyłem, że mój komputer, czy Bandicam, to jest demo, tak, nie może nagrać więcej niż 10 i 17 minut nagrywałem i wyłączało mi się. Droga, fajnie to wygląda, tu w dół lecimy, tu za górkę skręcamy, drugi skręt, bagno, drugi żab, tu traktory siadają, tu nie radzę jeździć już. Ale nie będę głosował. Tu mamy następny jakiś obornik stary. Tu mamy pole. Tam jeszcze jedno jest pole. Tu jest pole pod 30 już tak jak tam pisały sobie. No to już tu mogę coś robić. Tu mam już większe pole. Większe maszynki. Tu ktoś też zbankrutował i... Albo no uschło mu. Tu mamy master, czyli maszt radiowy, znaczy nadajnik. I mobile. Tu mamy drogę, tu pola. Tu też są pola takie fajne. Na górce i w dołku od razu wapno. Tu mamy bele. Oczywiście bele są ułożone przez bolca, a jak bolec to widzimy pod samą linią wysokiego napięcia ułożył, tak? Chyba żeby jak zacznie się to palić, to żeby linie się spaliły wszystko i prądu nie było na wsi. Ale to jest bolec, to już tego nikt nie ogarnie. Sio. Hara, idź stąd. Tu mamy błoto. Wapno, tak. Tu można wapno nabierać, wszystko takie inne rzeczy. Tu pola. Tutaj trzeba zmienić. Tutaj mamy pole po starym PGR-ze. Zaorane, tu rozwalone wapnem. Idziemy sobie na budowę. Pewnie już widzieliście w poprzednim odcinku. Januszy. Tak. Z najlepszej mapy Borusiowo V7 mam Żurawia i Januszy, jak on ich nazwał. Na budowie, tak. Tu mamy, przykład Janusz jest tutaj, stoi. O, przepraszam, ale to pani Januszowa jest, pani architekt, widzę. Tu Januszy, to tam, dobra, widzieliście? To dalej jest, tu mapa, tam ziemia usunięta, to most, mostek po prostu tutaj, ale to już nie będę pokazywał. Śpieszymy się. Kierkowo V2 zaczyna się, tak. Prawy są, tu mamy farmę, na której zajmujemy się tylko i wyłącznie hodowlą roślin i mamy, tak jak widzimy. Ale jeżeli chcecie, to mogę dodać tutaj kurnik i... Znaczy, tylko piszcie w komentarzu, to mogę dodać. Tu mamy SKR stary, tu mamy tabliczkę, mafia grabina, zielkowo V2. Fajne błoto. Tylko ten SKR, ta tabliczka jest źle zrobiona, ale jeszcze nie ma tego naprawy, bo nie mam jak. Chcę się mówić. Tu jest trigger do mleka. Można tu sprzedać. Tu mamy skup złomu, taki złom. Stary SKR, teraz ktoś to wykupił. Tu te Unifoska i Tarnów to są nawozy, które możemy palciakiem sobie przejść na farmę z triggerem. Dlatego nie będzie nigdzie tam triggerów z nawozami. Tu mamy taki złom. Tu mamy duperę tak jak cement papa, płyta gipsowa i suwak pod budowę. Warsztat, tutaj coś jeszcze będzie. Koparki, które nam tam na żwirowni będą robić, ale to nie teraz, bo teraz to jest weekend, no to nie ma jak, święta. Kombajn, rury jakieś stare. Złomowisko, jarzemka, tu kolejny, no jarzemka na budowę. Tutaj od klasa kabina. No, tak jakoś będzie. Idziemy sobie dalej, strasznie tnie, ale muszę, tyle mam warningów do poprawy, że trzeba wszystko naprawić tam. Że mi śpieszy, mi się, kurna mać, nie mam czasu nagrywać tego dziś, ale muszę nagrać kiedyś to, bo mi... to się mi się tak przymoliło. Ale pewnie grafika siądzie kompletnie. Pewnie się zaciągnął, tak. O, szczęście. Polska dla Polaków, nie żaden kurwa Allah. No fajna tabliczka. Ale ten komp się tnie. Muszę tyle tu warningów, że to wszystko wywali zaraz. Stary mostek, to trzeba na poprawić. Przystanek z funkcją, że możemy się przenieść na drugi przystanek. Idziemy drugi przystanek, ziarkowo V1.
Szybko, szybko, szybko. Sokrat jeden, na którym znajdziemy trigger sprzedaży jajek, tam widzimy. Tu jest druga farma z krowami. Krowy, obornik, który można wyciągnąć. Tu widzimy garaż, stodoła. Tu gdzie stoi jest trigger, że możemy stąd mleko wywieźć, no nalać sterki, wywieźć na sprzedaż. Tu jeszcze nic dodane, a buraków tu nie będzie, nie wiem czemu dodałem tutaj. Tu jest trigger sprzedaży bel, czyli jak chcemy się pozbyć to tutaj, nie to musimy gdzieś ułożyć sobie. Gnojownica, tu widzimy tu obornik, płyta stara, tam siano kiszonka i kukurydza kiszonka. A idziemy szybko do tartaku. Czasu nie ma, a trzeba to kiedyś nagrać, tak. Ale ważne, że działa mapa. Już zrobiłem tyle kopii, że już nie powinna się za tym. Tu mamy fajnie to wygląda. Tutaj, o, z tym znaczkiem. Jeleń. Widzimy dookoła, świeci słońce, a on w cieniu stoi. Fajnie jakoś wykombinowałem, nawet nie wiem jak. Ale może. Tartak z fajną funkcją. No i las zaczyna się pomieszczać. Taką funkcją, że sprzedajemy drzewo tu na tej rampie. Musimy tu włożyć czy coś. Za to możemy sobie te palety, czy te drzewo, możemy sobie wziąć na swoją farmę, przywieźć. Tutaj. No. Widzimy Macieje. No, temu Maciejowi to łańcuch spadł, kalikoty. Tobie to zawsze coś się Macieju dzieje. No, Macieje tu robią. Dźwięki też są traka. Może słyszę, może słyszymy, ale nie. Dobra, śpieszy mi się. Taka to jest prezentacja, wiecie, z tego co widzicie na poprzednim odcinku, ja tylko wam mówię co i jak zrobiłem. A jeżeli macie jakieś propozycje, coś byście chcieli dodać, zmienić, poprawić, usunąć, piszcie mi wszystko w komentarzu, proszę was bardzo. Też z 7, z tego co ja wiem, już osób dostanie tą mapę na testy, więc będzie mapa dobrze wypasowana, ale to dopiero, nie wiem, czerwiec, może na urodziny tą mapę wydam. Kapliczka, ona to też strasznie muni, nie wiem czemu, ale to... Dom spalony, no gościu był pijany, wrócił z roboty pijany, z papierochem w rękach usnął, no pet palący spadł na dywan i zaczął się jarać, on stanął, to już chałupy nie było, nie wiem jak cudem. Tu mamy te kamienie, tak jak mówiłem, czy one mają zostać, czy wywalić je. Farma, no i jak widzimy, tabliczka znów wisi w powietrzu, nie na bramie jest. To jest takie wkurzające, że ona, nie wiem, jakiś UFO normalnie, żeby to w powietrzu. Jak wkurwiające to jest. No tutaj betonianka, tutaj jeszcze duperele takie jak, nie wiem, psy czy coś, zwierzę, no to jeszcze wszystko muszę dodać, ale to jest... Tylko wam pokazuję to, co wtedy nie chciało działać, tak? Więc to jest wszystko. No i te fiany, o, i wiatraki, mi się to fajnie podoba. A jeszcze jak idziemy o tego tartaku, to odległo, to one fajnie wyglądają, więc to... Chcę jeszcze pozdrowić mojego wujka, który... Link do jego kanału w opisie. Ten kanał za niedługo będzie miał nazwę Mafia Grabina. A tu ja mam Mafia Grabina Games, tak? Żeby nie było, to nie... Tamten kanał też nie będzie mój, tylko to jest mojego wujka. Tylko, że taka sama nazwa, podobna nazwa będzie. A ten kanał będę prowadził później z bratem. Co tej serii już wiecie, piszcie w komentarzu jak. I co jeszcze miałem wam powiedzieć? A... I no i co... Macie jakieś propozycje, piszcie też wszystko w komentarzach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A i przede wszystkim zostaw łapkę, bo mnie... Bo tą... Sara! To budy... Sio! Dobra. I zostawcie mi łapkę, bo to będzie... Motywacja jest duża, żebym dalej tą mapę skończył, a wam wydał. Widzimy, mapa jest super moim zdaniem, tak? Czego ona nie posiada, a na zielkowej fałdzie no jeszcze więcej będzie posiadała rzeczy. Więc trochę tak jak PGR, skup zboża, sklep i takie inne rzeczy, no. I będzie jeszcze ruch uliczny dodany i ruch pieszych. Widzimy, już pociągi są dodane, tam jeszcze jeden z powietrza, wisi od zboża. Więc, a w 17 jeszcze lepsza będzie mapa, tak? Kolega mi przekonwertował.